Pieśń nad pieśniami, rozdział pierwszy. Pieśń nad pieśniami Salomona. Pocałuj mnie, niech mnie całują Twe usta, bo Twoje kochanie lepsze jest niż wino, lepsze niż zapach Twoich perfum, Twoje imię jest jak wyborny olejek, oto dlaczego miłują Cię dziewczęta. Weź mnie za rękę i pobiegnijmy razem, Tyś moim królem, prowadź mnie do Twych komnat. Cieszmy się i radujmy Tobą, wychwalajmy Twoje kochanie nad wino, nic dziwnego, że Cię miłują. Czarna jestem, lecz piękna, o córki jerozolimskie, jak namioty Kedaru, jak szałasy Szalma. Nie dziwcie się, że jestem czarna, to słońce mnie tak opaliło. Synowie mej matki pogniewali się na mnie i kazali mi pilnować winnic, a ja mojej własnej winnicy nie upilnowałam. Powiedz mi, ukochany mego serca, gdzie pasiesz swe stada, gdzie odpoczywasz w południe? Dlaczego mam szukać przygód między stadami Twoich towarzyszy? Jeśli tego nie wiesz, najpiękniejsza z kobiet, idź śladami owiec i paść Twoje koźlęta w pobliżu szałasów pasterzy. Do klaczy w powozie Faraona jesteś podobna, przyjaciółko moja. Śliczne są Twoje policzki między kolczykami, Twa szyja otoczona perłami. Zrobimy Ci kolczyki ze złota, srebrem je ozdobimy. Kiedy król zasiadł do uczty, mój nard rozlał swoją woń. Woreczkiem mirry jest dla mnie mój ukochany, kiedy spoczywa między moimi piersiami. Gronem henny jest dla mnie mój ukochany, pośród winnic Engaddi. Jak piękna jesteś, moja przyjaciółko, jak piękna. Twoje oczy są jak gołąbki. Jaki piękny jesteś, mój ukochany, jaki uroczy. Nasze posłanie tonie w zieleni. Cedrowe są ściany naszego mieszkania, cyprysowa powała nad nami. Moi drodzy, tak się właśnie rozpoczyna kolejna księga, krótka księga, tylko 8 rozdziałów, ale jakich 8 rozdziałów? Pieśń nad pieśniami. Najbardziej chyba niesamowita księga w Piśmie Świętym. Księga, w której ani razu nie pada słowo Bóg, a jednocześnie jest to księga, która mówi chyba o najbardziej intymnej miłości między Bogiem a człowiekiem. Kochani, nie będę wam w tych rozdziałach robił żadnych komentarzy, dlatego że bardzo trudno jest komentować poezję w jakichś takich krótkich zdaniach. Natomiast chciałbym was każdego dnia zaprosić do prostej rzeczy, w sensie w kółko do tej samej. Nie każdy z was, każda z was, czytając sobie ten fragment, czy też słuchając tego, co ja czytam, niech spróbuje wybrać sobie jakieś zdanie, które usłyszysz jako zdanie, które mówi do ciebie Pan Bóg. Tu jest mnóstwo, kochani, zdań takich, wiecie, okazujących miłość, doceniających, komplementów i tak dalej. To są słowa, które Bóg mówi do naszego serca. Usłysz je. Słuchaj tych rozdziałów, albo czytaj sam, czytaj sama i jakby usłysz słowa Boga, które On mówi do ciebie, do twojego serca.